I jestem, goście pojechali, ale mi przerwali poprzedniego live'a. Widzicie jak to jest? Widzicie jak to jest? No. Przerwali mi poprzedniego live'a, ale to nic. Goście pojechali, dzieciaczki pojechały. Także jestem na drugim live'ie. Możemy go sobie kontynuować, dokończyć i porozmawiać normalnie, na spontanie, na level hardzie tak zwanym. Także jestem już do waszej dyspozycji. Obiecałem, że jak goście pojadą, to zrobię drugiego live'a. Także go robię, także czekamy. Jest już Marysienka. Dzień dobry, hejka, heloszka, dzień dobry. Cześć, Joanna, Dominisia, Basia, już jestem, goście już pojechali. Dzieciaki się pobawiły, poszalały i pojechały, więc królowa już jest znowu na live'ie, bo poprzedni live został przerwany, bo słyszeliście, goście do mnie wjechali. Także no niestety, no czasem tak w życiu bywa, że niezaplanowani goście wpadną wam do domu. Także no, a jak tutaj, no trzeba ludzi ugościć, no. Także jest drugi live, rodzinka pojechała, więc drugiego live'a robię. Także jak obiecałem, jestem już. Zdążyłam, witam wszystkich, hej, hej, cześć, cześć, dzień dobry, hejka. No jeszcze pierwszy live, kto nie był na pierwszym live'ie, to pierwszego live'a macie do nadrobienia. A ja byłam w trakcie oglądania poprzedniego live'a, później nadrobicie, nic złego się nie dzieje, wszystko jest okej, okay. Później się nadrobi tego drugiego live'a po prostu i będzie okej. Okay. Nie ma ciastka z tyłu, bo ciastek siedzi koło mnie. Dzieci się bawiły ciasteczkami, wiecie, moimi, no, także, o, jest jeden ciastek, mówisz i masz, drugiego ciastka, o, już spadł, a ten co, nie chce z nią rozmawiać, czy co? I trzeci ciastek, proszę bardzo. I jest ekipa. Jest ekipa ciastkowa. Jest ekipa. Dobra, tego chowam, ale dobra. Oj, 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 oj. No dobra, tak jakoś wziąłem. Niech będą widoczni. Cześć, cześć, witam ponownie. Cześć, hej. Witam. Są ciasteczka już, Santana. Niezapowiedziane wizyty najlepsze, ale wiecie co, nie lubię takich niezapowiedzianych wizyt. Znaczy się inaczej. Jak robię live'a, no to tak troszeczkę, wiecie, no muszę przerywać i tak dalej, no jakbym nie robił live'a, może okej, okay, nie? Ale no dobra, no było, już się stało, więc jestem na drugim live'ie. Mam od razu pytanie, czy dermika peptyd miedziowy mogę stosować krócej, czy efekty tylko po 6 miesiącach? Możesz stosować 3 miesiące minimum. Minimum 3 miesiące, nie możesz używać krócej. Minimum 3 miesiące. A cienie ze złym składem mogą mieć zły wpływ na nas? Tak, jak najbardziej. Po pierwsze, opyłki i pyłeczki, jak cień pyli, możesz wydychać i kancerogeny mogą się dostawać do twojego organizmu. Albo po drugie, kontakt z okiem. Także tam też również bezlitosny jest wpływ na nasze zdrowie. Także nie i jeszcze raz nie. I jeżeli się stosuje cienie ze złym składem, to tak naprawdę, jakby ci to w delikatny sposób powiedzieć, nie masz prawa oczekiwać od świadomej pielęgnacji na powiekach dobrych efektów. Bo jeżeli używasz kosmetyków dobrych składowo, a śmieci w makijażu, to nie wymagaj efektów pielęgnacyjnych, bo ich nie będzie. Bo wszystko zostanie zniszczone przez te śmieci. Także jeżeli już świadoma pielęgnacja, to i świadoma kolorówka. Nie ma drogi na skróty i nie ma żadnego tutaj ulepszania, polepszania na siłę. Cześć Kacperku, w końcu udało mi się być na twoim live'ie. Hejka, cześć. Hejka, odpalam telefon, patrzę, a ty tu na live'ie jestem. Dzięki tobie usunęłam moje filmiki typu review z kosmetyków. Nie chcę, żeby inni kupowali tych Maybelline i innych złych. Teraz mam serię z dobrymi składami Selfie Care. Super SDX, jestem z ciebie dumny. Ja też nie lubię niezapowiadanych wizyt. No między innymi. Dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. Kacprze, ale mimo wszystko masz mega energię, a nam twoi goście nie przeszkadzają. No spoko, no spoko. No wpadła siostra, wpadł szwagier, wpadli dzieciaki. Przy okazji Artur wrócił z Polski, z nimi już jednocześnie. Także no posiedzieliśmy, trochę pogadaliśmy, trochę kosmetyków siostrze podawałem, żeby sobie potestowała, poużywała, popróbowała kosmetyków, bo zawsze kochany braciszek jej nadaje. Także siostra szczęśliwa, ja szczęśliwy, także no, jest gitara.
Kacper, Allantansensiderm z jakim serum? Nie Allantansensiderm, Bepantansensiderm. Bepantansensiderm, bo Allantan to jest tylko dobry ten sensitive. Z jakim serum? Z każdym. Jak najbardziej. Co uważasz o parze do otwarcia por? Bo widzę, że teraz wszyscy to robią. Spoko! Rozszerza się pory, otwiera się pory, ale żeby je później domknąć bądź zmniejszyć? Wróżę i życzę powodzenia, naprawdę. Także takich rzeczy się nie robi, nigdy w życiu. Czym usunąć bliznę po ospie z twarzy? Kuracja tripeptydem miedziowym, maść Kailas, która jest genialną ajurwedyjską maścią, która wykazuje idealne właściwości gojące, nawet utrwalone blizny. Ta maść jest fenomenalna, naprawdę jest magiczna i ja Ci polecam tą maść Kailas. No witaj Kacpi, po raz kolejny hejka, wszystkim mam pytanie, czy po peptydzie miedziowym mogę położyć kokonat bielędy? Małgorzata Chrościcielska, ale na ten temat był film, jak najbardziej możesz położyć kokosa po tripeptydzie miedziowym. Który konkretnie żel z jobskim progres stosować do mycia w ciała, jak gdy ma się EUZS? Ten, co do twarzy. Nie ten, co do ciała z serii Body, tylko z tej serii Face. Ten, co jest do twarzy, to tym myjesz ciało. Hejka Kacperku, Małgorzata Tarnowska, cześć, I love track, ulalala, co tu się zadziewa, dobry wieczór, I love track, dawno Cię nie widziałem, cześć, odzywaj się częściej, wpadaj częściej, tak, co się dzieje, co na poparzenia polecisz, maś Kailas i pan ten w piance. Pana Cieniaczka poleca szampon i senna hair, uważa go za mocny szampon i że teraz na tym ma wschodzie nie, nie, nie. Od tego są między innymi Only Bio i on jest bezpieczniejszy od tego kancerogenny SLS, niszczy komórki układu immunologicznego, które między innymi są tworzone po to, aby chronić naszą skórę przed wszystkim, co złe. Także niestety nigdy w życiu nic z SLS-ami na swoją skórę. Dziękuję. Coś trochę przerywa, to nie u mnie, nie chodzi na poziomie Sikalafon, który już tylko wyjdzie i wyjdzie jeszcze raz, powinno być w porządku. Cześć Kacper, czy serum Liren odmładzające resveratrol mogę używać jako jedyne serum w połączeniu bielenda, trona i tano i wieczorem, czy wprowadzić jakieś inne serum? Serum inne, zdecydowanie inne serum. Czemu przerywa? Przecież u mnie jest wszystko ok. U mnie jest wszystko git. Czekajcie chwilę. U mnie jest wszystko ok. Powiedzcie mi, zaraz zobaczymy, czy będzie ok. A teraz? A teraz już dobrze słychać, czy nie słychać dobrze, bo poprawiłem coś? Powiedzcie. Jest git, ok, teraz ok, teraz ok, to ok, jest lepiej, ok, dobra, 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 bo się przełączyłem na Wi-Fi domowe, ok, dobra. Przełączyłem się na internet domowy, więc dlatego już jest lepiej. Bo korzystałem ze swojego internetu, także przełączyłem się na Wi-Fi domowe i już mogło być git. Na poparzenia maść Kailas i pianka depantenolowa ziaja. Justynko, powtarzam jeszcze raz. A jeżeli chodzi o SLS, nigdy w życiu. Serum Liren nie może stanowić zarówno dziennej, jak i nocnej pielęgnacji. Na nocną pielęgnację skóry, na skóry bezproblemowej możesz zastosować sobie serum Facebook Skin Dopamin nawilżające. Czy pasta do zębów Ecodenta Brillant, zielone opakowanie z biedry jest ok? Niestety nie. Tak myślałam, że to powiesz. Nie ma co ludzi w sieci naśladować. Dokładnie. Dostałam aloe vera Sotting Gel Suku. Czy to dobre, czy do kosza? Kosz. Od razu Ci mówię kosz. Roxana Raczyńska, hejka, cześć. Hejka po raz drugi, Kinga, siema. Okej, tutaj była kwestia zacinania. To dobra, już jest sprawa załatwiona. Maseczka Skin Harmony Facebooka, świetna sprawa, polecam. Wybacz, zmieniłam pracę pełną parą, stawiam też na rozwój. Tak mi ostatnio czasu brak, że ostatnich wolnych chwilach nadrabiam filmiki, ale udało mi się w końcu trafić na live'a. I love track, bardzo się cieszę, że się rozwijasz, idziesz do przodu i że zmieniłaś pracę. Mam nadzieję, że tym razem zmieniłaś pracę na o wiele lepszą i życzę Ci wszystkiego dobrego i dużo rozwoju. Także dziękuję też, że jesteś kochana. Dokładnie, jest git, jest ok, dobra, to. Powtórzyłem już tylko co na poparzenia. Jak samopoczucie? Dobrze, fantastycznie. Goście dopiero pojechali. Także jak obiecałem, to robię drugiego live'a. Dziękuję, bo nie usłyszałem, bo coś przerywało. Proszę, Justynko.
A czy przy EUZS stosować jakiś balsam do ciała albo krem? Jeśli tak, to jakim? Maść Kailas. Maść Kailas jak najbardziej. Cicavit plus SVR kojąco regenerujący również może być stosowany. A czy krem na dzień z wianek można stosować na tripeptydermiki? Śmiało, ponieważ kosmetyki wianka nie mają chelatorów, które mogłyby zdestabilizować tripeptyd miedziowy. Także jak najbardziej śmiało można. Okej. Cześć i czołem wszystkim. Marta Wilczyńska, cześć. Ktoś podsłuchuje naszą sektę, Małgorzata. Kacper, twoje kosmetyki do przodu? Tak. Wczoraj się skończyło badanie aparaturowe przedostatniego produktu. Ostatni produkt kończy badania aparaturowe za tydzień. I już mamy udowodnioną skuteczność silnie przeciwzmarszczkową i w ogóle badania mamy tak cudowne, że Basic Lab to się może w ogóle schować, tak wam powiem szczerze. Ale za tydzień już wszystko idzie oficjalnie do produkcji. Także kończymy te badania ostatniego produktu, bo już musimy mieć komplementarnie wszystko i idziemy z produkcją i premiera na wiosnę. Widzimy się z moimi produktami. Ale to, że będę miał swoje produkty w sprzedaży, nie oznacza, że się skończą polecajki z Rossmana czy tam z Hebe. Nie, bo nie jestem hipokrytą, nie patrzę tylko i wyłącznie na swój tyłek, na swój zad. Także mimo mojej marki kosmetycznej i tak będą rekomendacje z Hebe czy Rossmana. Temat bezdyskusyjny. Aldo, na serum Basic Lab emulsyjne czy działa? Nie, nie działa. Basic Lab jest przereklamowany. Kosmetyki Basic Laba nie są warte więcej niż 40 zł. Te ceny są absurdalne po prostu. Skonsultowane z wieloma technologami i nawet asesorem, którzy potwierdzili mi, że produkty Basic Laba nie są warte więcej. Także to cała otoczka marketingowa, śmieszny PR żenuła na poziomie level hardu. Także nie, dziękuję serdecznie. Po raz pierwszy udało mi się trafić na live'a. Hura, buziaki, Małgorzata, pozdrawiam. Który żel aloesowy lepiej wybrać jako podkład do olejowania włosów? Aloesowe, jest to podmarka Sylveco. Aloesowe, żel o nazwie żelowa aloesowa regeneracja. I jest on genialny. Dwa pytania pominęło ode mnie. Dominisia, bo może właśnie to było w tym samym czasie, co przerwało mi internet, więc możesz jeszcze raz je zadać. Witam, witam. Mój pierwszy raz na żywo z Kacperkiem i super się cieszę. Anna Skalińska. Cześć serduszko, witam cię serdecznie. Co sądzisz o marce L'Occitan? Testują na zwierzętach, składy są śmieciowe i nie warte uwagi. Dziękuję za odpowiedź, Małgorzata. Proszę, Justynka serduszkuje. Ania, halo, halo, Kacpi, witam cię ciepło. Cześć Aniu, witam cię serdecznie. Czy we Oli Botanica balsam pod oczy anti-aging jest ok? Mary Wawa pyta. Tak, jest ok, ale jest to produkt tylko i wyłącznie okluzyjny, czyli przed nim trzeba nałożyć coś intensywniejszego na humektantach, na fajnych nośnikach, bo on działa jako okluzja. I na jego temat był wielokrotnie, jego temat był wielokrotnie poruszany w moich filmach na kanale. Witam ponownie. Mam zestaw maseczek ze Skin Harmony dzień i noc. Czy to na dzień mogę zastosować na noc? Nie lubię kłaść na dzień maseczek. Możesz. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o te kwestie. Bo widziałam, że używałeś hydrolatu z Biedronki. Jaki polecasz? Jak się nazywa? You Natura, You Love Body. One się nazywają, te hydrolaty. Jaką ty masz wiedzę, Marysienka? Normalną. Kacper, jakie polecisz kosmetyki do brody? Bardziej pielęgnacyjne niż pomady. To upaśrednio się sprawdza. Myślałam o Hadzi. No i bardzo dobrze myślałaś. Recommended by Kacper. Kiedyś oglądałam Okiem Kosmetologa. Cieszę się, że wróciłeś. Tak, to była moja stara nazwa kanału. To jest cały czas ten sam kanał, tylko nazwa się po prostu zmieniła. Szacun. Ewelinka Ściesielska. Co musi zawierać mail konsultacyjny? Tytuł maila konsultacja i wyrażenie chęci na zapisy na konsultację, a mój już odpowiednio wykwalifikowany zespół pokieruje ciebie dalej, co należy zrobić, aby przejść taką konsultację. Także nie ma żadnego problemu. Obecnie mam ogromną ilość zapisów na konsultacje. Tygodniowo wykonuję po 400 konsultacji, także sporo, ale poświęcam na to jeden cały dzień i jak najbardziej wszystko rozpisuję i nie ma tutaj żadnych problemów. Nigdy nie dopuszczam do tejże kwestii, żeby mieć zaległości albo żeby człowiek czekał długo. Także jak najbardziej ogarniam to, myślę, że w ciągu 48 godzin bezproblemowo. Także dajemy sobie radę. Także jak najbardziej.
Co sądzisz o kosmetykach Samarite? Samarite jest przereklamowane, w kosmetykach Samarite jest mikroplastik, zdecydowanie polecane na początku w płatnych współpracach. Już się chyba te płatne współprace w Samarite pokończyły, bo chyba biznes nie idzie na takim poziomie, jak powinien iść. Oczywiście i bardzo dobrze, że nie idzie, ponieważ te kosmetyki nie są warte tych pieniędzy. I to ich cudowne Divine Oil Serum, które ma po prostu, nie wiem, prostować wszystko i odmładzać. Serio? Serio? Proszę was. To jest taki kit Bayer Monachium. To jest taki Bayer Monachium, że po prostu nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. Kacperku, możesz powtórzyć o tych szamponach, bo akurat zaczęło wtedy przerywać i nic nie zrozumiałam. Beatko, posłuchaj. Sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate niszczą naturalne komórki, które są wytwarzane przez układ immunologiczny na naszej skórze. Jeżeli te komórki są niszczone, no to niestety bardzo mi przykro. Ponadto SLS działa kancerogennie i nawet 10-sekundowa obecność SLS-u na skórze głowy oddziałowuje bardzo negatywnie na zdrowie nasze, także nie. Szampon Only Bio Rypacz jest skutecznie komplementarnym, oczyszczającym szamponem rypującym, rypaczem, w cudzysłowie, bez SLS-u. Jak najbardziej SLS-y nie są potrzebne. Moim zdaniem i moim personalnym stanowiskiem powinny być SLS-y kategorycznie zakazane i wycofane. A jeszcze ponadto, nie wiem, czy wiesz, sodium lauryl sulfate, a tym bardziej sodium lauryl sulfate są stosowane w domestosach. Jeżeli chcesz myć głowę składnikiem odtłuszczającym, który jest w domestosach, nie, nigdy w życiu. Serdecznie podziękuję takiemu ścierwu, jakim jest SLS i SLS. Cudownie czekamy, Ewelinku, bardzo się cieszę. Dziękuję ci. Oj tak, zmiany na lepsze u mnie. Zresztą każda zmiana u mnie to tylko na lepsze. Takie mam nastawienie. Dziękuję i wzajemnością tobie też samych sukcesów. I love track. U mnie też jest tak. Mogę powiedzieć, że jesteśmy tacy sami. Jeżeli mam wprowadzać jakiekolwiek zmiany w swoim życiu, to tylko i wyłącznie na lepsze. Nigdy w życiu nie wprowadziłbym takich zmian w życie, które miałyby mi pogorszyć, bądź pogorszyć komfort, jakość mojego życia, albo bym miał mieć na przykład wyrzuty, że wprowadziłem coś i że bardzo żałuję. Także każdą radykalną zmianę w swoim życiu głęboko przemyślam, podejmuję stanowczą decyzję i jak ja na przykład podejmuję stanowczą decyzję, to ta zmiana już nie ulega decyzji. Ta decyzja nie ulega zmianie. Czyli ja już decyzji swojej nie zmienię. To już jest po prostu do grobu, amen i dziękuję. Czyli jeżeli ja coś już przesądzę, zamknę temat, już nie ma odwrotu nigdy. Także zawsze zmiany tylko i wyłącznie na plus. Na plus. Muszą być na plus. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Także I love track, życzę tobie wszystkiego dobrego, powodzenia i naprawdę, żeby te zmiany okazały się nowe, też lepsze, żebyś nie miała do siebie wyrzutów sumienia. Życzę ci ze szczerego serca wszystkiego dobrego i naprawdę spełnienia. Idź dalej, pnij się do przodu, pamiętaj, tylko do przodu, nigdy w tył. Walić ludzi, którzy ci podstawiają kłody pod nogi, takich ludzi walić, bo to są nieudacznicy życiowi, którym w życiu nie wyszło, to muszą dopiec komuś. Wal takich ludzi, a ty osiągaj swoje cele zamierzone, których pragniesz i życzę tobie wszystkiego dobrego i wszystkiego co najlepsze. Super te ciastki, prawda? Kacperku, czekam na przesyłkę z maścią konopną CBD Majero dla córki. Proszę, powiedz mi, w jaki sposób mamy ją włączyć do pielęgnacji? Mam na myśli kolejność jako krem. Jako krem. Kolejność taka jak krem. Witaj Kacperku, proszę poleć dobrą pastę dla zębów dla 9-latka Sylweko bez fluoru. A gdzie będzie można kupić? Na początku moje produkty będą dostępne online. Premiera. Ja w dzień premiery mojej marki kosmetycznej to chyba dostanę zawału i zamiast się cieszyć, to mnie chyba wywiozą, wiecie gdzie. Naprawdę, to już jest coraz bliżej. Ja się stresuję, firma, która mi to produkuje, się stresuje też, że po prostu... no będzie dużo, po prostu będzie boom i to wszystko, no będzie się działo. Ja już się nastawiam emocjonalnie i psychicznie pod tą kwestią, żeby właśnie przygotować się, żeby po prostu nie być zdziwionym, że będzie boom, bo będzie boom i to każdy o tym wie. Co sądzisz o marce L'Occitan? Mówiłem, marka testuje na zwierzętach, składy są nieciekawe. Może kilka produktów ma dobry skład, ale marka testuje na zwierzętach. Dziękuję, nie polecam.
Obejrzałam wszystkie Twoje filmiki, wszystko mam zapisane w zeszycie. Bardzo się cieszę, że trafiłam na Twój kanał. Kasiu, serdecznie Cię pozdrawiam, dziękuję, że jesteś, to wiele dla mnie znaczy. Każdy świadomy konsument dla mnie jest moim najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Każda osoba ocalona od złych koncernów, od tych śmieci, od tych brudów, które są w drogerii, to jest osoba w pełni, która mnie uszczęśliwia. Także dla mnie każdy świadomy konsument, nawet taka jedna świadoma konsumentka bardzo mnie uszczęśliwia i zadowala, a poza tym naprawdę bardzo się cieszę i też Kasiu Tobie dziękuję bardzo, że jesteś. Ile maksymalnie dni trzeba używać peptydu miedziowego Dermiki? Nawet 7 dni pod rząd możesz używać, możesz stosować codziennie, nie ma tutaj żadnych problemów ani ograniczeń z tego tytułu. Co sądzisz o czynniku aloesowym Equilibra? Nie znam jego składu. I Love Running. Musiałbym się przyjrzeć, czy nie ma detergentów, bo jeżeli ma detergenty w składzie, no to traktujemy go jako płyn micelarny. Hej Kacper, ponownie, jak tam udało się spotkanie rodzinne? Bardzo się udało, wymęczyłem się. Nadawałem mojej siostrzeczce trochę kosmetyków, także ona jest szczęśliwa, ja szczęśliwy, bo też jej coś dałem. Zawsze moja siostrzeczka, zawsze jak wpadnie, to zostaje tak obdarowana kosmetykami, że wychodzi z torbami. Jakby wyszła po dobrym zakupach. Poleć coś jeszcze na moje worki pod oczami z rana. Floss, Lekrol, On, serum kofeinowe i balsam kawowy Majeru. Ja myślę, że polecajki będą. Lecę po koncentrat peptydowy i sany. Koniecznie leć. Chyba nie mówisz jeszcze, jaka firma będzie produkować Twoje kosmetyki. Magda, nie zdradzę tego do dnia premiery. To jest słodka tajemnica. Formuły, receptury tworzę ja, a produkuje mi je pewna firma. Także... nic nie zdradzę do dnia premiery. Także do dnia premiery musi być zaspokojona Twoja ciekawość potencjalnie. Ale jeżeli chodzi o tą kwestię, to już nie będę miał takiego błędu jak z moimi byłymi wspólniczkami. A cześć po raz drugi. Magdalena Dąbrowska. Cześć serduszko. Z czym można łączyć, z czym jeszcze można stworzyć kombo z kremem pod oczy Chrono Age? Czy z kremami Chrono Age też można łączyć jakieś konkretne sera, czy trzymać się z tej serii razem? Można się trzymać tej serii razem. Z kremami Chrono Age możesz łączyć tak naprawdę każde serum poza tripeptydami miedziowymi, retinolem, kwasami, jak i również witaminą C w formie kwasu askorbinowego. Nie wchodzi to w interakcję, ale jeżeli chodzi o serum Chrono Age, to po nim możesz, przed nim możesz położyć tylko serum Menoclinic Perfecty, bądź po nim eliksir barierowy Bielenda Supreme Lab Ceramidowy NMF. Żadnych innych serum nie możesz położyć po serum Chrono Age. Ponieważ wtedy gwarantuję Ci, że będzie reakcja kontaktowa. Będziesz czerwona, będzie świąt, będzie pieczenie, będzie podrażnienie, no i może wystąpić również reakcja alergiczna. Także nie ryzykować, ponieważ substancje aktywne i tak zostaną w tym Chrono Age serum zdestabilizowane przez inne substancje. Hej, po raz drugi, cześć Weronisia. Co sądzisz o energicznym wklepywaniu kosmetyków? To nic nie daje, to jest bzdura. Czy Helio, żel do nawilżenia twarzy ma dobre składy, bo widziałem w Hebe jest koloru zielonego. Nie znam tej marki. Jesteś ratunkiem dla mojej skóry, Ines. Dziękuję, kochana. Bardzo mi miło. Kacper, robię reticzce. Co najlepiej potem? Cica, Witek. Zmieniam maskę. To najlepiej to, czy nakładam okluzję, czy nic. Serum laku Biom i Cica Wit plus SVR. Zdecydowanie. Do czasu, kiedy nie skończy ci się złuszczać martwy na skórek, stosujesz ten schemat. Jak skończy ci się złuszczać skóra i ustąpi podrażnienie, wracasz już do swojej normalnej pielęgnacji. Czy peeling z CB3 z jaj jest ok? Z tego co wiem, tak, bo poprawili skład. Maska na noc ma dalej mikroplastik, także jej nie polecam. Które z tego You Love Body Night? Mam suchą skórę, więc pytam. Różany, Melisa będą ok. Dzięki, Aldonka, proszę. Ile kosztuje konsultacja u Ciebie? Jest to ukierunkowane i uzależnione od ilości pracy poświęconej na daną przypadłość skórną. Także jak najbardziej każdy przypadek jest inny i jest oceniany od ilości i nakładu pracy, którą muszę poświęcić na ułożenie pielęgnacji. To też jest zależne od stopnia zaniedbań skóry, defektów, problemów, które występują. To jest wszystko zależne. Dziękuję za odpowiedź, Paulinko, proszę. Twoje ulubione mgiełki do spryskania makijażu? Obecnie number one jest moją mgiełką najlepszą na świecie. Woda termalna Jonzak, którą kupicie na Matic.
Nie ma lepszej, na razie. Ona mi pięknie scala makijaż, zmiękcza makijaż, zmniejsza pudrowość, ściąga tą nadmierną pudrowość i skóra wygląda tak świeżo, tak rzeźko, tak żywo, tak rewelacyjnie. Naprawdę mega, giga, hiper wygląda. Także na chwilę obecną woda termalna Jonzaka jest takim moim must have, jeżeli chodzi o utrwalanie makijażu. Nie kupujcie kosmetyków z Action, te do mycia, wszystko ma SLS. Większość kosmetyków Action tak naprawdę nie nadaje się do użytku. Naprawdę. Byłem ostatnio w Action, chwileczkę posprawdzałem składy. Nie mówię, że wszystkiego absolutnie, bo nie miałem na to czasu i to by było kłamstwo, jakbym powiedział, że sprawdziłem wszystko. Ale sprawdziłem kilka produktów i jestem stanowczo nie podoba mi się to. Na chwilę obecną jedyne dwa produkty, które z Action wyhaczyłem z dobrym składem, trzy produkty. Jest to Eliza Jones baza pod makijaż z witaminą C i niacynamidem, ta nawilżająca to śmieci do kosza. Pianka do mycia twarzy kokosowa z Action jest ok i płatki pod oczy ogórkowe. Reszta do kosza, nie nadaje się do niczego. Pytałam wcześniej Ciebie, jak rozjaśniać włosy, skorzystałam z podpowiedzi o cytrynie i miodzie. Powiedz mi, czy cytryna wysusza? Jak często mogę stosować taką mieszankę na włosy? Wysusza. Wysusza, jeżeli będziesz dobrze pielęgnowała swoje włosy, mocno je nawilżała, olejowała, to nie odczujesz tego w zupełności. Możesz taką mieszankę stosować dwa razy w tygodniu. Co sądzisz o kosmetykach Alchemy? Alchemy polecam, śmiało. Jak najbardziej są produkty ok, tylko ostatnio w jednym produkcie odkryłem trometaninę. Bardzo się zdziwiłem, jeżeli chodzi o ten składnik, że się pojawił w produktach Alchemy. Aczkolwiek, bo oni się kiedyś nazywali Alchemy, teraz się nazywają Alchemy. Ale generalnie reasumując, marka jest w porządku, jest etyczna. Ja ją polecam, mam z nimi kontakt, oni do mnie bardzo często piszą, czy wysłać mi jakąś paczkę, choć oni wiedzą, że ja nie odbieram, ale zawsze się podpytają, czy ja czegoś nie potrzebuję i tak dalej. I nawet jeśli nie odbieram tych paczek i tak dalej, to oni i tak się podpytują, piszą. Naprawdę przesympatyczna firma. Przesympatyczna firma, przesympatyczni ludzie. Ostatnio właśnie do nich napisałem odnośnie tego produktu, że co oni zrobili, że dali tam trometaninę i tak dalej. To już mam odpowiedź, panie Kacperku, spokojnie, nie będzie tej trometaniny do wiosny, bo oni ulepszają skład. I widzicie, oni nie atakują. Przyznali się, że tam technolog uznał, że niby ta kancerogenna trometanina jest potrzebna i że jest dopuszczona w kosmetykach naturalnych, ale jednak podjęli decyzję, że ją wycofają, bo nie chcą etyki firmy całej niszczyć. I to jest taka firma merytoryczna, taka szczera, taka ludzka, taka przyjemna, naprawdę. A ludzie pracujący w Alchemy to naprawdę świetni ludzie, świetni ludzie. Co sądzisz o wcierce do włosów z konopi Joanna? Niestety nie polecam ze względu na kancerogeny w składzie. Co sądzisz o K18? Nie polecam. Co sądzisz o SPF 50 Bielendy Hydrolipidium? Nie polecam nic poza emulsją myjącą serii Hydrolipidium. Wszystko ze serii Hydrolipidium Bielendy ma parabeny, a emulsja myjąca tylko z tej serii ma dobry skład. Tylko ona. Witaj, tak się cieszę, że jesteś. Czy pod krem Face Mania ze śluzem ślimaka mogę nałożyć serum z peptydami? Ma w składzie przedparfum ascorbic acid i nie wiem, czy nie zje peptydów. Zje, także nie nakładaj. Mam pytanie odnośnie paletki do makijażu, bo ja się składu, boję się składu, czy możesz mi polecić? Pozdrawiam serdecznie. Felicea ci paletki polecam bardzo, albo Monish Natural. Kilka z nich ma talk, ale to bardzo łatwo wyłapać jest w składzie, jeżeli jest po prostu napisane talc. No to wiadomo, że odkładamy na półkę i tego nie kupujemy. Paletki Monish Natural kupisz w sieciach sklepów Conti Go. Mam pytanie to było. Dziękuję za powtórzenie odpowiedzi. W takim razie szampon pójdzie do mycia kuwet, bo do tego może się nadawać. Dokładnie. Kurczę, masz tak dobrą i pozytywną i ciepłą energię, że ciężko się temu oprzeć magnetyzmowi. Jak dbasz o kosmetykę umysłu, podziel się. Podzielam się dobrą energią. Wysyłam wam dobrą energię. Wspaniale tłumaczysz, dzięki Tobie otworzyłem się na świadomą pielęgnację. No i z dala od fałszywych influencerów, Piotrze. Jakie cenie? Muszę się kawę napić, bo mi się język plącze. Muszę się kawę napić, zdrówko. Jakie cienie polecasz oprócz Anabel Monish Natural? Tylko jedna wersja ma talk, no to od niej się trzeba, wiadomo, uciekać. Barbara Płoska. Cześć serce. Masz może pomysł, co może powodować swędzenie skóry głowy? Stosuję naturalne szampony od ponad roku. No to jeżeli już stosujesz od ponad roku naturalne szampony,
to detoksykacja skóry głowy się skończyła. Jeżeli byś stosowała je poniżej roku, to jeszcze bym się skupił tutaj nad kwestią detoksykacji. Aczkolwiek jeżeli używasz ponad rok i jest świąt, źle dobierasz szampony. To już jest wina źle dobieranych szamponów. Mhm. Albo zweryfikuj kwestię, czy nie jesteś nadwrażliwa na kokamidopropylbetainę. Ponieważ mimo tego, że kokamidopropylbetaina jest to bardzo delikatny detergent, ale bardzo często uwrażliwia i bardzo często wykazuje właściwości drażniące. CB nie niszczy bariery lipidowej, CB nie jest rakotwórcze, CB nie odwadnia skóry, ale może być nadwrażliwiający. Także jeżeli wykryjesz w swoich szamponach kokamidopropylbetainę, to może zmień szampon na bez CB, na składnik bez CB. Także jeżeli wtedy też to nie minie, skontaktuj się ze mną, doradzę. Okej. Zazdroszczę ci ogromnej wiedzy i inteligencji, uwielbiam cię. Sekta górą. Sekta rządzi. Ale zaraz jeszcze będę chciał poruszyć z wami jedną sprawę. Maseczek pod oczy, ale to zaraz. Kacper, jakie polecasz szampon przeciwopierzowy dla faceta? Czy na przykład Bibio dla tłustych włosów jest okej? Nie, w żadnym wypadku przeciwopierzowym, w łupierzowym problemie żaden szampon do przetłuszczającej się skóry głowy. Antylis przeciwopierzowy szampon będzie najlepszy. On zawiera piroktan olaminy, który bardzo długoterminowo działa przeciwopierzowo, realnie rozwiązuje problem łupierzowy, a nie go usypia. Kasa odłożona na kosmetyki króla. Wow! Jakie kosmetyki będą w twoim asortymencie? Będzie ich wiele, nic nie zdradzę. A jak będą w sprzedaży pianki do mycia twarzy dostępne w Hebe też, czy nie? W Hebe nie będą moje kosmetyki, w Hebe nie będą. Super, klasa, doskonale cię rozumiem. To jest dokładnie moje podejście, moja natura. Byle w zgodzie ze sobą i w górę do przodu. Brawo, Kacpi, żółwik, piąteczka. Żółwik. Dzięki za twoją wiedzę i pomoc. Kacperku, jestem z tobą od początku pandemii. Dziękuję. Alinaka, pozdrawiam serdecznie. W tym tygodniu używałam pomadki do ust, po niej usta spuchły, są czerwone, pieką, a jak ją przestałam używać, są popękane i pieką. Co mogę użyć, aby sobie ulżyć? Proszę pomóż. A jaka to była pomadka? Iwonka Snarska, bo bym prosił o nazwę tej pomadki. Polecisz dobry krem nawilżający pod oczy, tylko nie przeciwzmarszczkowy. A dlaczego nie przeciwzmarszczkowy? Nawet kremy pod oczy nawilżające, które w obietnicach nie mają działań przeciwzmarszczkowych, tak czy siak są przeciwzmarszczkowe, bo nawilżanie to jest prewencja przeciwzmarszczkowa, także to na jeden, no, wiecie co, wychodzi, także temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, ale jeżeli już tak jesteś uparta na krem, no to Taupe My Skin Changer CIA Your Seal w krem pod oczy nawilżający. A kosmetyki Polemika może znasz? Ciekawa byłabym twojej opinii. Znam kosmetyki Polemika, są w porządku. Maseczka jest fajna, rozświetlająca. Peeling mają fajny. Także jak najbardziej one są ok. Witam Kacper. Które serum z kwasem tranexamowym lepsze od Taupe? M+. Mhm. Kacperku, polecisz jakieś balsamy do ust, nie w słoiczku? Altera rumiankowa, Isana Reaper, Isana Honey, Job. Bielenda Kokonat. Co sądzisz o Anua Tonic? Nie warto, miętowa. Nie warto. O, cześć, Aga, Aga, hejka. Niech firma, która robi twoje kosmetyki, przygotuje dobre serwery, bo będzie duży ruch na stronie. Wiem, co mówię, pracuję w informatyce. Santana, nasz IT akurat już to przepracował. Będzie wszystko dobrze. Strona się nie zawiesi. Czy na serum z retinalem uzdrowisko mogę nałożyć krem kozie mleko 2? Nie. Retinal stosujesz sotę, czyli nie nakładasz na niego już w zupełności nic. Witam Kacperku i pozdrawiam. Cześć Aniu. Ania, druga Ania, czy w twojej ofercie będzie retinol, ale się cieszę. Będzie retinol, ale troszeczkę później. Ale za to będzie jeszcze ważniejszy od retinolu składnik od razu na premierze. Także będzie się działo, maleńcy moi kochani. Witam naszego anioła. Czy można się zgłosić do testowania twoich kosmetyków? Słuchaj, ja prowadzę taką grupę na Facebooku. No, to była akcja zapowiadana przeze mnie pod koniec grudnia ubiegłego roku, że rusza od stycznia. Moja nazwa na grupy na Facebooku jest to Akcja Pielęgnacja Help Skin Care by Kacper Beauty Expert. Tam miesięcznie wyłaniamy osoby, które bezpłatnie otrzymują konsultacje ze mną i kosmetyki za darmo. Oczywiście nie wszyscy, ponieważ wybieramy kilka osób każdego miesiąca
i jak najbardziej wtedy mają darmową konsultację ze mną te osoby i ułożenie pielęgnacji i otrzymują ode mnie cały starter pack dobrej, świadomej pielęgnacji. Pokażesz kiedyś swoją toaletkę? Jak najbardziej, pokażę wam, ale to już po premierze mojej marki. Czy SVR ma bezpieczne kosmetyki? Topalis, olejek myjący z SVR jest świetny. Cicavit Plus, krem kojąco-regenerujący jest świetny. I jak najbardziej te dwa produkty w ciemno polecam. Witam, Anna Wojsiat, cześć. Ines, co sądzisz o marce Alchemin? Chwilą się wypowiadałem, Ines, o niej. Przepraszam Cię, Kacpi, ale muszę się upewnić. Ta maść konopna może być na krem Cicavit Plus czy przed nim? Może być na krem Cicavit. Znaczy się inaczej. Mycie, czy tam serum, czy nie serum. Maść i na to Cicavit Plus. O, taki temat będzie dobry. Dziękuję za odpowiedź, proszę. Nika, co polecasz na AZS dla 3-miesięcznego dziecka? Jaki balsam, krem, maść? Seria Only Bio AZS. Dostępna jest w Rossmanie. Czy po masce Benton z fermentami mogę używać dermika peptydów miedziowych? Nie, nie możesz. Co sądzisz o firmie kosmetycznej NAM? Tylko kilka produktów naprawdę ma dobry skład, a większość... Masażer, szczotka za 2000 zł. Nic nie działa. Ręce za darmo, super masaż. Dokładnie te wszystkie. Dajcie spokój. Jesteś lekiem na całe zło. Ha, ha, ha. Kocham forever. Dziękuję. Ania, pozdrawiam. Dziękuję. Ty mi zawsze tutaj nasłodzisz. A ty, to ty jesteś miłośniczką glow, nie? Dobrze pamiętam, ja mam dobrą pamięć do widzów, mam dobrą pamięć do odbiorców. Ja już, jak widzę na przykład kogoś nowego na kanale przez kilka razy, ja już zapamiętuję wszystkie jego pytania i tak dalej, o co się mnie pytał. Ja pamiętam każdego widza, także bezdyskusyjna kwestia. Ty jesteś fanką glow, nie? Ty jesteś fanką glow jak ja. No. Czy kosmetyki Cliff? Cliff to ścierwo. Nic nie warte, nie dotykać kijem i najgorszemu wrogowi nie polecam. Najczęściej są one polecane w Hebe na rekomendacjach, aby dostać premię. Ja byłem pracownikiem Hebe jeszcze przed rozpoczęciem mojej przygody z YouTube'em i wiem, jak to wygląda. Jeżeli sprzedasz za mało rekomendacji, kierownik regionalny Cię mobbinguje i jedzie po całym zespole, że za mało sprzedałeś bądź sprzedałaś rekomendacji. Także Cliffów nie polecam. Dziękuję za pomoc. Proszę, Gonia, Gosia, jestem. Hej, Aga, hej. Kupiłam w Biedrze podkład Liren Glow z witaminą C. Orientujesz się, czy ma dobry skład? Gocha, kropka. A czy serduszko moje najdroższe, kochane, oglądasz filmy moje regularnie? Bo on ma dobry skład i był jego negatywny test na moim kanale. I to nie całkiem tak dawno. Hej, cześć Beatka Stańczak. I love track. Pracowałam przez jakiś czas w międzynarodowym sklepie internetowym z kosmetykami i nieziemsko się cieszę, że wykorzystałam ten czas na uświadamianie i wyrwanie z łap koncernów L'Oreala, Yandy itd. Jestem z Ciebie dumny. Jestem z Ciebie dumny, I love track. Naprawdę, ja pamiętam Twoje wypowiedzi, co Ty robiłaś wtedy i jak odradzałaś ludziom te produkty i tak dalej. Ja to wszystko, kochanie, pamiętam i naprawdę jesteś fenomenem. Jesteś fenomenem i rób to, bo robisz to dobrze. Rób to, bo robisz to dobrze. Naprawdę. Co myślisz o płynie do naczyń Ludwik? Serio? Serio? Aż się sznureczkiem pobawię. Serio? Seriously? Nie polecam. Nie, nigdy w życiu. Co myślisz o marce Max Morse Action? OMG. To tutaj też poruszam sznureczkiem. O, tak o. Nigdy w życiu. Nie. To jest syf z Chin. To jest syf z Chin. Rozumiecie? To jest testowane na zwierzętach. To raz. Dwa. Składniki są bardzo niskiej jakości i bardzo szkodliwe. Tak jak te wszystkie kosmetyki z Temu, co są teraz promowane w internetach. Kosmetyki z Temu na przykład nie mają w ogóle badań. One nie mają w ogóle atestów i ich składy mogą być przekłamane. Podaję taki wymyślony przykład. Nigdy się nie sprawdził, ale podam taki przykład w gwoli ostrzegawczej. Na przykład macie cienie do powiek i macie tam w składzie talki i tak dalej. Tam może być nawet kwas solny. Bo to są produkty nieprzebadane. One mogą wam zrobić krzywdę i nikt nie poniesie z tego tytułu odpowiedzialności. Także nie kupować takich kosmetyków z chińskich aukcji na Facebooku. Max More z Action, nie kupować kosmetyków z Temu, nie kupować kosmetyków z AliExpress. Nigdy w życiu nie kupujcie tego ścierwa. To jest najgorsze, co można zrobić własnej skórze, ale jak już wam się wypali twarz i się stanie krzywda, nikt nie poniesie odpowiedzialności. Czemu? Bo Chiny nie są w Unii Europejskiej.
Także ścigania nie będzie. Bardzo mi przykro. A wy, żeby zaoszczędzić, poniesiecie straty wizualne na wiele, wiele lat, bądź do końca nawet życia. Okej. Okay. Żel pod prysznic cien? Tylko ten naturalny, lawendowy z cien jest okej. Okay. Reszta? Beata Stańczak, czy amonium, akrylodimetyl, taura, TVP, kopolimer to zły składnik? Tak, to ścierbo, mikroplastik, kochanie. Dzień dobry wszystkim, Silver Dust. Cześć! Fajna tam giełka Hadzi, smacznie pachnie. No, to jest prawda. Cześć, czy polecasz kosmetyki Bioherbs? Nie znam tych składów jeszcze, nie sprawdzałem. Wiem, bo wiele ludzi pyta się mnie o produkty Bioherbsa, ale szczerze nie wchodziłem na ich stronę internetową. Wiem, że jakaś kobieta chyba prowadzi sklep z kosmetykami Bioherbs i mi się wydaje, że ona kiedyś była też na moich grupach na Facebooku i później otworzyła sklep z kosmetykami Bioherbs. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale coś mi się a moja intuicja mnie nigdy nie myli, a twarz ma dość znajomą. Gdzieś mi się to obiło o oczy, ale kosmetyki Bioherbs będę sprawdzał. Jaki bronzer i róż w płynie polecasz? Madara. Czy każdy żel pod prysznic i sany jest ok? Czy żel, czy serum pod oczy z kofeiną Floslek? Mogę domknąć kremem pod oczy Chrona Age? Możesz. Barbara Płaska, dziękuję, proszę. Co myślisz o szamponach Herbal Care i wcierkach sielanka? Wcierka sielanka to są jedne z nielicznych produktów sielanki, które de facto mają dobry skład. Jeżeli chodzi o Herbal Care, SLS, donory formaldehydu, to są produkty koncernu Farmony. Jestem na nie. Przyznam się, że wykupiłam wszystkie koncentraty peptydowe Isana w moim mieście, bo nie wiadomo, kiedy znowu będą dostępne. Zapasy muszą być, Beatko, muszą być. Powiedz mi, Kasper, stosuję szampony Sylveco i mi łupież nie znika, co byś na to polecił? Polecałem ci wczoraj, Piotrze, szampon antylis przeciwłupieżowy i radzę ci go zakupić. Jaki SPF polecam dla skóry suchej? Face Boom Skin Dopamin. Z jakiej firmy kwas salicylowy Maria Ptak? Na Komi. Ja też jestem, Danuta Zgorzelska, cześć serduszko. Kacperku, czy krem ziaja naturalnie pielęgnujemy, ma dobry skład i czy można go stosować po Chrona Age, Bielenda, serum i kremem pod oczy? Jak najbardziej mają dobre składy i możesz mało stosować. Aga, uwielbiam cię słuchać, dziękuję. Poleciłbyś jeszcze zdrowy odsiwiacz do włosów męskich? Nie znalazłem dotychczasowo takiego, jedynie naturalna zdrowa farba, herba tint i żeby odsiwić włosy siwe, wystarczy taką farbę położyć w formie tonera na niecałe 10 minut i spłukać. I to nie będzie takie krycie jak farba, a będzie delikatny retusz siwych włosów. I kolor najważniejsze, żeby był naturalny. Czyli żeby to była natura, bo natury tylko kryją 100% siwe włosy. I love Agnieszka GRHKMCZZ. Hejka, cześć. I love Trek, Kacper, wciąż pomagasz innych, codziennie poświęcasz swój czas i energię na pomoc innym, a może ty masz jakieś życzenia, pytania do nas, my możemy pomóc w czymś tobie, śmiało pytaj. I love Trek, ja niczego nie wymagam, ja uważam, że jestem samowystarczalny i to, że jesteście, to już jest dla mnie bardzo dużo. W ogóle się wam pochwalę, bo mój shorts, który puściłem na YouTube'a z wywalaniem szczoteczki do twarzy Lumispa, tej sekty Nuskin, to w ciągu jednej nocy, bo szedłem spać, to tego nie było, nie dość, że tam wyświetlenia podskoczyły w górę, to i 1200 nowych subskrybentów przybyło nam od tego shortsa. Także no naprawdę mega sprawa. Także się cieszę, że 1200 ludzi przyszło na nasz kanał dzięki poznaniu shortsa, że wywalam szczoteczkę. Coś w tym jest. Witam, Kacperku. Cześć, serduszko. Cześć, Ulcia. Czy słyszałeś o peelingu kwasowym do skóry głowy z Veoli Botanica? Słyszałem, ale słyszałem bardzo niepochlebne opinie. A co sądzisz o Skin 1004 Madagaskar Centella ampułka? Wolę Revoxa z wąkrotką azjatycką. Będzie się działo. Justynko, nie wątpię w to. Co sądzisz o szamponie przeciwłupieżowym Isana? Ma kancerogenny SLS? Niestety nie. Pewnie wielu influencerkom gul skoczy, jak wiadomo, twoje kosmetyki. Magda już im gul skoczył.
bo one myślały, że ja wyjdę z kryminału i że nie odbuduję swojego kanału, że nikt nie będzie go oglądał itd. itd. Bardzo mocno się zdziwiły. Bardzo mocno się zdziwiły. Gul podskoczył, w szczególności jednej influ. Gul podskoczył bardzo, bardzo mocno, która próbowała później dyskredytować moje treści swoimi śmiesznymi shortsami, a tak naprawdę sama rekomendowała śmieciowe nuski i tą sektę promowała. No i niestety tam Gul też podskoczył bardzo mocno. Także no, wiem, że boli, no ale cóż, no życie. Życie, szczerość wygrywa, bycie prawdziwym wygrywa, a nie przekłamanym snobem i narcyzem, który tylko liczy kasę. No właśnie. A w jakim miesiącu będzie premiera twoich kosmetyków? Nie wyciągniesz ode mnie tej informacji, nigdy w życiu. Witam Kacperka, czy szampony Jop mają dobre składy? Tak. I love track Magda Wicherek, myślę, że już im skacze pikawa. Czy polecisz podkład z dobrym składem dla cery dojrzałej, ale z większym wyborem kolorystycznym, bo tam, gdzie są tylko trzy kolory, nie daje rady? Madara Skin Equal i Madara Skinonim. Aleksandra Górniewicz, cześć Kacper, hej. Dzisiaj nie ma perełki, perełka jest z Arturem. Co polecisz na cienie pod oczy dla mężczyzn? Serum Roll-On kofeinowe, floss leka i balsam kawowy Majru. Jaki polecisz balsam nawilżający do ciała? Ziaja naturalnie pielęgnujemy i sona z witaminą C, JOP, Only Bio, balsam do ciała, kokos, mandarynka, malina. Niestety roluje mi się BB Pink z AA. On się może rolować w wyniku pogryzienia się pielęgnacją, z pielęgnacją, czyli coś tam mogło nie zagrać. Mm-hmm. Agnieszka Labus, witam, cześć. Super, dziękuję ci Kacpi, pięknie. Małgorzata Tarnowska, proszę. Hej Kacper, jesteś moim największym odkryciem tego roku, a ja przeczytałem wrogiem roku. A tak na serio, dziękuję, bardzo miłe. Co poleci, żeby mieć glow na twarzy? Jest na moim filmie filmik z 3 tygodni temu, efekt lustra na skórze, efekt glass skin, zarekomenduję ci go, co ja mówię, zapowiadam. Rekomenduję ci go oglądnąć. Zdążyłam na środek czy końcówkę live'a? W środek jestem, Angelika, w środku jestem. Pomadka ochronna ze Studio Figora, tam chodzę na ćwiczenia, mają oni własną markę kosmetyczną. Najgorzej nigdzie nie mogę znaleźć składu. Dziękuję za to, że zawsze odpowiadasz na pytania. Kup sobie Alterę rumiankową, słoneczną. Co z kosmetykami Estgen? Syf. Nie polecam. Dzięki za ocenę temu, proszę. Hej, co myślisz na chwilę obecną o swoich starych kosmetykach Pure Plant? Bardzo dobre pytanie, Dominiko, zadałaś. Kosmetyki miały bardzo dobry skład, bo ja tworzyłem receptury, które później zostały wykorzystane i sprzedawane bez mojej zgody w chwili, kiedy poszedłem siedzieć. Kosmetyki miały dobry skład, ale narzucanie mi przez moje byłe wspólniczki tego, zaniedbywanie pakowania paczek, zła komunikacja z klientem, traktowanie klienta jak tylko przysłowiowego dawcę kasy przez moje wspólniczki, to było żałosne. Moje byłe wspólniczki do dzisiaj są takimi osobami, że tylko mają w przelicznikach pieniądze i są to osoby bardzo infantylne i fałszywe. Moje byłe wspólniczki, bo ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, są to szkodliwe osoby. Także Pure Plant, jeżeli chodzi o skład, broniło się, bo to była moja receptura, moje formuły i moje składy i po prostu okej, okay, ale cała ta otoczka ogólnie obsługi była masakryczna, bo to te dwie osoby zdalnie tym rządziły. Teraz jestem na siebie, u siebie i dla siebie, nie potrzebuję żadnych wspólników i serdecznie jest mi z tym dobrze. Co do ciała na potówki, które tworzą się pod pośladkami, ten kwas salicylowy na komi bądź azelainowy. Ja nie rozumiem, jak ludzie się mogą zachwycać kosmetykami Shane, czy wszyscy zapomnieli, co oni tam robią? No właśnie. Dlaczego nie zostałam dodana do twojej grupy Akcja Pielęgnacja? Odpowiedziałam na wszystkie pytania, które tam były zadane i nic, proszę, dołącz mnie do grupy. Jola, musisz poczekać w kolejce, dołączeń jest bardzo dużo, a my wnikliwie sprawdzamy wraz z moimi moderatorkami profile, także to nie jest tak, że my wchodzimy i klikamy akceptuj, tylko wszystko wnikliwie sprawdzamy. Także musisz chwileczkę, kochana, poczekać. I napisz do mnie na priv na Facebooku, to sprawdzę etap twojego dołączenia do grupy. Kasia Działkowska, dzięki wielkie Kacperku, proszę. Hej Kacperku, jaki produkt polecisz do pozbycia się czerwonych plamek po trądziku? Maść Kailas. Czy możesz jeszcze polecić szampon dla mojej dafinki, dziewczynka Shih Tzu? O, dla psia?
dla pieśka, dla pisiełka, miodowa mydlarnia, szampon w kostce dla piesków. Mają taką serię weterynaryjną, fajną. Czy ten balsam ziemi masło kakaowe jest dobre? Nie. Nie, tylko krem do twarzy masło kakaowe, ten zwykły, klasyczny, ma poprawiony skład. Dzięki, proszę Beatko. Słyszałeś, Kasper, o laserach Nira? Kurczę, ceny po kilkaset dolarów. Interesuje się tylko, na jakiej zasadzie to działa. Kochana, całe szczęście, że tego nie zrobiłaś. Efekt jest na chwilę. Nie rób tego, kochana. Może teraz już dotarło. Nic do Minisia nie widzę. Nie widzę twojego nowego pytania, nic. Tylko widzę tą wiadomość, że może teraz już dotarło. Tylko to widzę. Jakie to miłe, że pamiętasz widzów po samych nazwach, mało takich twórców. Pamiętam, bo na każdy komentarz odpowiadam i mam bardzo dużą pamięć do ludzi. Witaj, Kacperku, czy polecasz produkty z serii Soraya Chlorofil? Uważaj tam na mikroplastik. Kacperku, witam, czy stosując tą maszynkę OneBlade stosujesz jakiś krem do golenia? Ja golę twarz tym, czym myję twarz. Nie używam specjalnych produktów do golenia i tak robię całe życie. Polecam balsam opatrunek do ust od Eveline Petarda. Ten tak, z tej serii Egyptian Miracle, nie? On jest genialny. Mhm. Karolina Krakowiak, witam. Kacper, witam wszystkich serdecznie. Proszę o podpowiedź, czy krem ziele naturalnie pielęgnujemy bardzo odżywczy na dzień, na noc, posiada dobry skład? Tak, posiada dobry skład. Aż ty, mój słodziaczku, pamiętałeś. Kocham ciebie za moje glow, tak to ja. Uwielbiam blask tak samo jak ciebie, love. Aniu, o widzisz? Mokosz my beloved, no. Obok mnie są hale kosmetyków z Chin. Piękne, kolorowe opakowania, na przykład lakiery śmierdzą gorzej niż benzyna. I wyobraź to sobie nałożyć na skórę. Co sądzisz o kosmetykach King Yerushin? Składy są ok, ale przereklamowane w mojej ocenie. Co sądzisz o toniku uzdrowisko na Anocera? Ma ok skład. Ale płynem Ludwik można przemywać okulary, szkła, polać się na palce i wodą przemyć i wytrzeć. Witam wszystkich, miło posłuchać. Małgorzata, hejka, gocha, kropka, Kasperku, sorki, widocznie któryś film przeoczyłam na drobie. Spoko, nic się nie dzieje, jest okej. Okay. Monika Wawrowska, jestem spóźniona, ale jestem. Cześć, Monisia. Poleciłbyś jeszcze jakieś naturalne farby oprócz tej Herbatint? Szkoda, że na polskim rynku prawie nie ma salonów fryzjerskich, które oferują naturalną koloryzację. W salonach fryzjerskich w Polsce jest taka firma, Natulik. Natulik przez Q i właśnie u fryzjerów jest ta profesjonalna koloryzacja tymi farbami. Kiedyś polecałeś Unique propolisowe serum i Unique tonik hialuronowy. Czy nadal są ok? Tak, są ok. Tylko maska nocna z propolisem nie jest ok. Ja nie mam wielu kosmetyków, ale chcę zapytać, bo nie wiem, czy je trzeba wyrzucić. Flosle krem pod oczy do skóry wrażliwej. Tak, go trzeba wyrzucić. Ma do norformaldehydu. Witam, Kacper. Czy wodę termalną jązek można stosować jako tonik do pielęgnacji dziennej i nocnej? Tak, ponieważ ma regulatory pH i ma odpowiednie pH. Polecisz jakiś szampon przeciwupierzowy z Rossmana? Z Rossmana ciężko. Jakie szampony są dobre do upierzu? Antylis przeciwupierzowy, najlepszy na rynku. Iwona Snarska. Jest to niewiarygodne, ile ludzi boryka się z problemami po tych pseudokosmetykach. Do tej pory myślałam, że skoro są dostępne, to są bezpieczne. Dzięki tobie już wiem, że nie i mogą wręcz szkodzić. Wiecie, co powinni wprowadzić? Bo tablice reklamowe to potrafią to promować i reklamować. Oni powinni coś takiego wprowadzić, że te szkodliwe polecajki, rakotwórcze i tak dalej, że jeżeli coś się z człowiekiem zadzieje, to że one z tych pieniędzy ze współpracy powinny wam pokrywać te koszty leczenia. Skoro są takie cwane i mądre w promocji, to jestem ciekaw, czy bardzo by im się chciało pokrywać koszty leczeń. Ma boleć, ze szkodnikami wśród ludzkości nie ma co się wyżyć. No, dokładnie, I Love Track, masz rację. Ty żyjesz moim motto, ja żyję twoim. Jesteśmy tacy sami, I Love Track. Ja podejrzewam, że gdybyśmy poszli na kawę, to byśmy przegadali dzień i noc. Naprawdę. Kocham takich ludzi, naprawdę kocham takich ludzi. Dzień dobry, czy pianki Heimlich Green Foam? Niestety nie, Karolina Oleksy, nie mają dobrego składu. Anna Besiemka, cześć. Czy wszystkie PEG i PPG są szkodliwe, których unikać? Cetylpek, PPG 10 na 1, Dimetikonek, Rospolimer, to jest mikroplastik. Wszystko jest opisane w moim filmiku na temat mikroplastiku. Jeżeli chodzi o PEGi, nie są złe. Czy przy swojej pielęgnacji zostać przy piankach, jak mnie nawilżają, czy włączyć też kremy? No kremy obowiązkowo. Nie możesz umyć twarzy, Piotr, i nie nałożyć nic. Bo to jest bardzo łatwa droga do uwrażliwienia skóry. Po Perspiprex, tego pod pachy w kulce mam ciemne miejsce. Czy to normalne? Odstawię go jak najszybciej, bo to jest oznaka zatrucia aluminium. Odstawię go jak najszybciej. Jak najszybciej ten bloker odstawię i w cholerę wywalaj go. Kup sobie Medispirant mineralny. SDX. I ja mówię tu całkiem serio. A
A czym nawilżać skórę niemowlaka przy AZE? Z tego OnlyBio jest tylko szampon i pianka do mycia. Nie, są kremy też z tej serii, kochana. Hej Kacpi, czy wszystkie kosmetyki Facebook mają dobre składy? Tak. Dorota Dotka, hejka. Marzena Saferyjska, dobry wieczór, hejka. Ja sama na wizażu widziałam ewidentnie opłacone opinie o twoich starych kosmetykach. Dziwne, że jechały po nich osoby, które wcześniej nic tam nie oceniały. Ale dziady, bo to były fake konta. Na wizażu opinii, w 90% opinie są przekupione i są sponsorowane i są po prostu fałszywe, a w 10% są to opinie inaczej. W 80% na wizażu opinie są kupione, w 10% opinie są od osób z KWC, które dostają kosmetyki za darmo, a w 10% są realne opinie ludzi, którzy kupili kosmetyki, wyrażają po prostu swoją złość, wściekłość bądź zachwyt. Ja akurat personalnie, może to zabrzmi dziwnie, albo ktoś może źle mnie odebrać, ale szczerze powiedziawszy, trudno, to jest moje zdanie i ja nie jestem słodkopierdzący. Dla mnie na przykład portal Wizaż jest fałszem, jest fejkiem. Ja nie wierzę w żadne słowo, które jest na Wizażu. Nie wierzę w żadne słowo portalowi Wizaż. Dlaczego? Ponieważ portal Wizaż rozkręcił się dzięki właśnie L'Orealowi, Nivea, tym wszystkim ścierwom, które po prostu dają im kupę kasy na te reklamy, na te akcje, darmowe kosmetyki i na to wszystko. Dlatego nie wierzę Wizażowi w gramie. Nawet nie ma opcji. Jak ktoś mi mówi, czytałam opinię na Wizażu, z moich personalnych znajomych już nikt z Wizażu nie korzysta. A nie wiem, bo czy wszyscy tutaj mnie akurat oglądali na poprzednim live'ie, ale jeszcze was ostrzegam przed taką stroną internetową do sprawdzania składów. Ona się nazywa Kosmopedia. A dlaczego was ostrzegam przed tą stroną Kosmopedia? Ponieważ jest to strona L'Oreala. To jest strona L'Oreala. Albo ten śmieszny, inaczej, plebiscyt influencera roku. Słyszeliście o tym? Plebiscyt influencera roku. I tam niby top piątki jest ludzi, tam głosować na nich trzeba i tak dalej, nie? Kto jest sponsorem? Bandi. Bandi jest sponsorem. To jest po prostu żenua. Czyli to nie jest żadna jakaś tam ogólnopolska akcja, tylko to jest sponsor Bandi i te wszystkie jury, to jest przez Bandi opłacone i to jest wszystko tak fałszywe i zakłamane, że... Plebiscyt influencerski. Tutaj jest wyścig szczurów. Dosłownie, ja się z tego tak śmieję i leję. Po prostu tak mnie to bawi. Jakiś plebiscyt. I ktoś wygra plebiscyt i jest uważany za guru. Serio? Nie. Wiedzą, kurde, osiąga się sukcesy. Wiedzą, swoją charyzmą, szczerością się osiąga sukcesy. A nie jakimi żałosnymi plebiscytami. Także mnie to bawi po prostu na poziomie level hardu. Okej. Okay. Czy puder Lovely Lows Powder ma nadal dobry skład? Tak, Aniu. Ale tylko sypki, bo ten w kamieniu nie. To jest syp. Kacperku, jakie cienie błyszczące na powieki z niższej półki cenowej możesz polecić na chwilę obecną? Jolu, żadnych. A jak wygląda produkcja kosmetyków moich? Tworzysz sam receptury? Tak, sam wszystko tworzyłem. Tak, wszystko sam tworzę. W swojej marce kosmetycznej wszystko stworzyłem ja. Sam. Samemu. W zupełności sam. Właśnie wróciłam z Rossmana i kupiłam płyn do mycia i do makijażu Bielenda, ten biało mułam buzię, coś pięknego, cud malina. Stworek bardzo się cieszą. To pytam po raz piąty. Czy jeśli teraz używam retinolu 0,5%, to od września 1%? Tak, Dominisia. Odkąd zaczęłam stosować kosmetyki, co polecił Kacper, moja skóra ma glow i nie mam już czarnych kropek na nosie. Szok, stworek. Dziękuję za miłe słowa. A podaj proszę adres mailowy, gdzie można napisać w sprawie konsultacji. Współpraca Kacper, czyli bez polskich znaków. Współpraca Kacper@gmail.com. Wejdź na mój kanał w zakładkę opis i tam masz kontakt. To tam jest opis mojego kanału, o czym jest mój kanał i na dole jest kontakt. I jest mail, także nie ma problemu. Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi. Jesteś wielki. I love track, ty też jesteś wielka, pamiętaj. Hej Kacperek, czy Revox Serum Retinol jest okej? Nie. Co sądzisz o bogatym kremie Oriflame? To jest ścierwo. Oriflame to jest ścierwo testowane na zwierzętach, sprzedawane w Chinach i ma taki sam cholernie szkodliwy skład jak Avon. Nigdy w życiu. Świetnie wyglądasz. Kacper, mam pytanie. Mam serum ujedniające pod oczy ze Skinimala. Czy mogę go używać, używając Chrona Age albo z peptydami miedziowymi? Z peptydem miedziowym, nie z Chrona Age, tak.
Dzięki Kacperku za odpowiedź. Przegapiła moją odpowiedź. Chrona H na dzień, czy można też na noc? Czy trzeba mieć serum? Trzeba mieć serum. I na dzień, na noc można. Czy tonik esencji z uzdrowisku można nakładać przed papierem miedziowym? Nie, nie można. Daria Kobza, hejka, cześć. Co sądzisz o piankach do mycia ciała z Rossmana, szczególnie takiej z lampami? Nazywa się Daj się przytulić, bo jest boska. Nie wiem, czy mają dobry skład stworek. Muszę to sprawdzić, ok? Z czym łączyć booster witaminowy Taupa Banan? Z każdym serum, z witaminą C możesz połączyć, z kwasem hialuronowym możesz połączyć, z ujędrniającymi peptydami, bo tam jest akurat witamina C, która nie wchodzi w reakcję z peptydem. Możesz połączyć z serum Lakbiomem, możesz połączyć serum Facebook dopamin nawilżającym. Także jak najbardziej nie ma żadnych problemów. Dokładnie, Iza. Jeszcze jedno, z czym mogę połączyć Revox Peptides 10%? Z wąkrotką azjatycką Revoxa możesz połączyć. Możesz połączyć z Gold Peptides Eveline. No jesteś, Kaja. No jestem. Cześć, Marta Majkowska. Jeśli mogę zapytać, gdzie mieszkasz w Niemczech? Koło Berlina. Kacper, kiedy będą twoje kosmetyki? Niedługo. Ja mieszkam na Bawarii. Aha. To jakie rzeczy pod pachy są super, bo mam problem z potem? No kochana, przecież na moim kanale jest wiele rekomendacji. Body Boom w kremie, Medispirant mineralny. Co to za stworki z tyłu? Moi przyjaciele. Kacperku, czy możesz powtórzyć, co można dodać do Majeru, do serum pod oczy z kuleczką? Balsam kawowy Majeru. Czy Samarite Divine Elixir? Jeszcze goś wart do kosza. Witam, proszę, co działa na zmarszczki palacza i pelikany na ramionach? Na zmarszczki palacza tripeptyd miedziowy i kuracja retinolem. Syn przyjmuje tetralysal. Jaką pielęgnację polecasz na dzień, na noc? Może lepiej, aby przestał, bo to nie ma większego sensu. Nie mogę powiedzieć, żeby przestał, bo nie jestem lekarzem. Aczkolwiek ten antybiotyk bardzo silnie niszczy wątrobę. Wiem, bo kiedyś miałem trądzik i sam go brałem, to nie dość, że mi nie pomógł nic. No to zniszczył mi wątrobę. Po prostu bardzo źle się czułem. Po odstawieniu to wszystko minęło. Wątroba się zregenerowała. Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to podstawa Facebook, Skin Dopamin, serum nawilżające na dzień, na to krem Jobskin Progress, SPF 50, Facebook Dopamin, na noc serum Lakbiom i Cisavit plus SVR kojąco regenerujący. Cześć, z jakiej firmy tusze do rzęs polecasz? Lili, Lolo, Cooler Caramel, Vibo, Queen Size, Lovely Vampire i Monish Natural. Cześć, Mincer Vita C, infusion regenerujący płyn micelarny do twarzy, nie polecam. Widziałem ten plebiscyt, a tam same influencerki, co polecają syf. No właśnie. I sponsorem tego plebiscytu jest firma, która ma 98% kosmetyków do utylizacji. To jest zabawne. Dla mnie taki plebiscyt nic nie znaczy, bo ten plebiscyt nie powoduje to, że ta influencerka nagle staje się taka mądra, inteligentna, cudowna. No chyba, że we własnym mniemaniu, no to wtedy tak, nie? No... Kacper, co sądzisz w kremie pod oczy kozerek ślub ze ślimaka syf z plastikiem? Cześć Kacperku, miło, że trafiłam na twojego live'a. Wczoraj pierwszy raz użyłam retinol Neutra 02. Czy od września mam zacząć zwiększyć stężenie do pół? Tak, zwiększyć do pół. Jak to jest z tymi kosmetykami z Chin? Są nieprzebadane, a kosmetyki z Europy testują na zwierzętach. Kosmetyki z Europy nie są testowane na zwierzętach, sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, bo na terenie Unii Europejskiej jest zakaz testów na zwierzętach. Jeżeli L'Oreal, Nivea chcą być w Chinach, to muszą się zgodzić na mord zwierząt w Chinach. Muszą się zgodzić, bo jeżeli chcą być w Chinach, to muszą się zgodzić na zasady panujące Chin w Chinach. Także wiesz... Jest, udało się, dziękuję. Proszę, Dominisia. Za którymś razem, ale się udało. Taupa krem do ciała polecasz. Który? Witam. Poleciłbyś kilka dobrych kremów na zimę dostępnych w Rossmann Cerę Sucha z tendencją ziajak kakaowy, masło kakaowe, kozie mleko, dwa ziajki, Eveline Egyptian Miracle, jak najbardziej, Bielenda Coconut Milk. Hejka Wings, hejka Wings. Dziękuję za odpowiedź. Straszne jest to, że wypuszczane są kosmetyki, jak i wyroby medyczne ze szkodliwymi składami, a my nieświadomi konsumenci je stosujemy na sobie oraz naszych najbliższych. No niestety. Aka, podziwiam. Jeszcze jedno pytanie. Na tych kosmetykach Only BioKids jest napisane, że od trzeciego roku życia mogę je używać dla niemowlaka. Dla niemowlaka? No nie do końca. Do rocznego dziecka już bym się zgodził, a jeżeli chodzi o niemowlaka, to z takiej najbezpieczniejszej serii dla niemowlaka Oilan. Oilan. Dzięki, że zawsze odpowiadasz na pytania. Proszę. I ta pianka do mycia z Rossmana, jak coś, to jest z lamami, nie lampami. A to już wiem, która. Syf. A to już stworek wiem. Syf. A jaki krem pod oczy polecasz po peptydzie miedziowym? Aloesowym.
Hej Kasper, czy tripeptyd miedziowy lepiej stosować na dzień czy na noc? Nie ma to żadnego znaczenia. No właśnie, opinie na wizażu są przesłodzone zazwyczaj, ale biaż bije fałszem. Dokładnie, też to widzisz, nie? Czy tonik esencji AA Lab można używać przed serum chrona? Tak, można. Czy po tej masce z bakuchiolem mogę zastosować dzisiejsze łoby? Tak, możesz. Pielęgnacja apis jest ok? Nie. Hejka, cześć Sylwuś. Dzień dobry, pozdrawiam Aniu. Hej. Jesteś cudowny. Jakie są najlepsze nawilżające skórę masła, balsamy, chrona, HB Landy w Rossmanie? Ale po co nam strona do sprawdzenia składu, jak mamy Ciebie? Dzięki. Jaki preparat skuteczny na poważny celulit? Szczotkowanie ciała na sucho, jeżeli nie masz skóry z tendencją do pękania naczynek, jeżeli masz taką skórę oporną i balsam kawowy Majru. Co sądzisz o kosmetykach z drogerii Contigo Arganiker, Biolof, Vegaia itd. Warto? Muszę sprawdzić składy. 1, 2, 3 NNA. Czy kosmetyki Purles i Jastgen są dobre? Nigdy nie były i nigdy nie będą dobre. Właśnie YouTube zapodał mi makijażystkę, która zachwalała Christian Laurent. No tak, bo jak jej płacą, no to zachwala. No gówno w sreberku, no nazwijmy rzeczy po imieniu. A jakie kosmetyki dla 14-latki? Dla skóry normalnej seria Eco Sorbet Bielendy Malinowa. Ślicznie dziękuję Ci za odpowiedź. Proszę, Aniu. Kacper, na lato lepiej kwas laktobionowy Bakuchiol czy Neutrea Summer Peel? Na przykład Neutrea Summer Peel będzie idealne. Dziękuję za odpowiedź i za to, jak traktuję swoich widzów. Proszę Ciebie bardzo, Joanna. Karolina Official, czy cała seria Monish Natural skąd tylko jest ok? Nie, uważaj na talk. Uważaj na talk. Ziaja kozie mleko, mleczny żel do mycia twarzy. Odpada, out. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Podpowiedz jeszcze żel do mycia twarzy z trądzikiem różowatym. SVR to palis olejek myjący. Kacperku, czy tusz Eveline Cosmetics Volume Syf? Jola, do kosza. Elvira, dziękuję za odpowiedź, proszę. I love Trekama, polecam Ci przede wszystkim ograniczenie nabiału, dużo wody, witaminy C, kolagen, witaminy omega, poczytaj o przepływie limfy, intrykance, łące, same kosmetyki mogą coś działać. I love Trek, nie zgodzę się tak do końca z Tobą, bo kosmetyki są w stanie dużo zadziałać, choć masz też rację, jeżeli chodzi o kwestie, które wymieniłaś, ale kosmetyki też są w stanie dużo pomóc. Naprawdę, to zależy od głębokości problemu, kochanie. Co sądzisz o kosmetykach Olaplex? Bzdura. Włos jest, jeżeli włos już nie jest pod skórą, a jest tu, na powierzchni, on jest martwy. Jak go się zniszczy, go się nie naprawi. Nie ma takiej możliwości. Można go powlec różnymi polimerami, silikonami, żeby on tylko i wyłącznie wyglądał dobrze i zdrowo. Ale on jak był zniszczony, tak zniszczony będzie. Naprawa włosa opiera się na ciach. Nożyczka. Jaką wodą myć buzię? Bardzo ciepłą, letnią, taką na pół ciepłą, pół zimną. Co myślisz o wazelinie i olejku rycynowym na rzęsy? Wazelina to bzdura, olej rycynowy jak najbardziej, tak. Siemanko ponownie, Małgosia. Hej, koko kombo. Kacperku, to upadermo body, enzymatyczny krem do ciała polecasz? Tak, serum tej enzym, tak. A jakie serum na końcówki, aby dbać o długość włosów? To Only Bio. Mam róż Rare Beauty. Ok, czy do kosza? Kosz. Hejka, nareszcie tu trafiła, mi notuje. Dzięki za wszystko i pozdrawiam. Cześć, Agniesia. Nika, dziękuję za pomoc. A Mija, różowy żel do mycia twarzy jest ok? Tak. I Nika, dziękuję, nie ma za co, kochana. Trzeba być człowiekiem i zachowywać się jak należy. Dokładnie, Gosiu. Używam krem Fizjożel do kosza, Fizjożel, zdecydowanie. A latem Bielenda zielona z bakuchiolem do skóry naczynkowej. Tam są dojrzałeś, czy polecasz? Seria z bakuchiolem Bielendy Supreme Lab ma mikroplastiki. Hejka, już pewnie na koniec trafiłam, ale pochwalę się, że tylko wygrałam w peptydowego totka. O, to super, brawo, Kaja. Kaja, nie, Wojtek Bogusia, przepraszam. Wojtek Bogusia, brawo. Kaja, używam ziaja toniku ogórkowej, jestem zadowolony, nie zmienię na nic. W końcu nie mam czerwonej skóry, szukam jeszcze żelowego kremu. Jakiej firmy dorać? Aloesowe, kochana. Marcin Zaleski, czy po zastosowaniu esencji tonizującej lab... W siedmioetapowym nawilżeniu moja skóra się lepi, gdzie może być problem. Jeżeli po siedmioetapowym nawilżeniu się lepi, to znaczy, że twoja skóra nie potrzebuje aż takiej olbrzymiej dawki nawodnienia. Spróbuj zmniejszyć ilość warstw. Czy altera do pukania ust jest ok? Była ok, ale prawdopodobnie tam dodali fluor. Muszę to zweryfikować. Ok. Jak apis? Przegapiłam, bo słyszałam włosy syf, kochanie. Cieszę się, że trafiłam na twój kanał. Mówisz, kto testuje, jak to nie, bo na stronach internetowych te opinie są sprzeczne. No niestety. Krem pod oczy Liren Resveratrol jest ok? Tak, było nawet ostatnio kombo z tym kremem.
Czy serum silikonowy z cenadowosów jest ok? Niektóre tak. Uważać na alkohol i denat w składzie. Dziękuję za pomoc. Balsam pod oczy zamówiony. Bardzo się cieszę, Lolo. Ale ty jesteś cierpliwy, do mnie się dzięki. Kacperku, odkąd trafiłam na twój kanał, moja cera przestała być szara i nijaka. Wreszcie moje przebarwienia posłoneczne wynikające z mojej wcześniejszej głupoty przestały być tak mocno widoczne. Małgorzata Tarnowska, jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Super. Nie boisz się mówić tak otwarcie o koncernach kosmetycznych? Nie boję się i nigdy tego nie żałowałem. Trzeba o tym mówić, aby zakończyć może w małej części to słodko pierdzenie przez influencerki. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Wiecie, co jest bardziej szkodliwe? Nie jest szkodliwe mówienie, że ta marka jest ścierwem, że ta marka jest syfem, że jest absurdem, że ona robi to, tamto. To nie jest szkodliwe. Szkodliwe działanie to jest polecanie przez tablice reklamowe tych produktów. Bo jeżeli na przykład kupisz krem za 1000 zł, polecany przez influencerkę i on ci podrażni skórę i ty napiszesz do takiej influencerki komentarz, ona ma cię w dupie, nie odpisze na niego. Ona powinna za to płacić, żeby właśnie naprawić skórę. Ona powinna płacić. Ona. Także to jest szkodliwe. Polecenie ścierwa szkodliwego przez influencerki. To jest szkodliwe. Czy można stosować kwas salicylowy z nakomi będzie mocniejszy, bo tam jeszcze jest węgiel aktywny, a tak jeszcze wspomagająco seria Jobskim Progres. Ciasteczkowy cała rodzinka. Si, Icon, High Skin, High Skin, Syf. Czy zalecasz myć głowę wodą brzozową o Natural Me? Nie, głowę się myję wodą i szamponem. Widać je było nawet spod makijażu, no. To ty się cieszę, że już ich nie ma. Albo są mniej widoczne, kochana. Czy wszystkie kosmetyki La Roche-Posay są złe? Tak, to jest ścierwo L'Oreala, polecane w sponsorowanych współpracach. W ogóle teraz L'Oreal czy tej La Roche-Posay wypuściło nowy krem do twarzy, Effaclar Duo Plus M. Jakie tam jest ścierwo w składzie? Zresztą nic innego, nic się nie zdziwić. L'Oreal, który tworzy Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, i tak dalej. Mają wiele pozwów w sądzie. Wystarczy sobie wpisać w Google L'Oreal pozwy, o tym poczytać. Co L'Oreal robi? Kradnie patenty, wykorzystuje nasze twarze, nasze zdjęcia. Na przykład jak macie jakiś tam laser, że możecie sprawdzić przez internet, czy wam szminka pasuje L'Oreala jakaś i tak dalej. Wasze zdjęcia lecą w świat, są wykorzystywane, ta sztuczna inteligencja. L'Oreal jest pozywany w Stanach Zjednoczonych o choroby onkologiczne i przegrywa każdy pozew. W Stanach Zjednoczonych ludzie się już nie pierdzielą, oni mówią jak jest. W Polsce dalej słodko pierdzenie, bo L'Oreal jest zajebisty, bo kasa. Bo kasa. Bo kasa. A ten slogan, jesteś tego warta, to jest plucie w twarz Polakom. Plucie twarz Polakom. Plucie twarz w twarz całemu światu tak naprawdę. A te osoby, co są tak wpatrzone w tą sektę L'Oreala, to sami są sekciarzami, bo mają z tego benefity. Tylko jakby zaczęli pokrywać koszty leczenia za zaszkodzenie się takiego produktu na twarzy, to im by się bardzo szybko odechciało polecać takich produktów. Coś musi je w końcu nauczyć. Dobrze, że ja tutaj trafiłam, bo już byłam zdesperowana i chciałam kupować droższe kosmetyki, a tak mi się skóra poprawiła, odkąd tutaj trafiłam. I złość, bardzo się cieszę. A gdy skończymy retinol 1%, to czy we wrześniu można 1,5%? Tak, można. Jeśli nigdy nie używałam retinolu, czy mogę iść na zabieg Retix-C? Nie. Najpierw dwumiesięczna kuracja retinolem 0,2, potem możesz iść. Kacperku, z pewnością już to mówię, ale mam pytanie. Czy jak nakładam retinol na noc, to na następny dzień mogę używać tonik serum? Normalnie, normalną pielęgnację nawilżającą jak najbardziej. To jest wręcz obowiązkowo. Czy cała seria aloesowa ma dobre składy? Yes, of course. Zgadzam się z tobą. Posugerowałam się informacją, że chodzi o poważny cel. Luli, dziękuję ci za fachowe uzupełnienie. I love track. I w tym się zgadzamy. Widzisz, kulturalnie, kochana, normalnie, bez żadnych zadym. Czy krem BB Glow Up AA ma dobry skład? Nie. Maskę w płachcie zakładamy przed czy po pielęgnacji? Przed. Po umyciu twarzy tonizujesz twarz, nakładasz maskę w płachcie, a później ją ściągasz, potem nakładasz serum i krem. Które kosmetyki z Bandi są ok? Irritate. Masełko i tonik, reszta to ścierwo. Nadal polecasz ajurwedyjskie pasty do zębów z Rossmana, nie sprawdzałem ich składów. Czy pianki firmy Bielenda polecasz kupować? Tak. Ja wszystkie swoje kosmetyki skompletowałam na podstawie twoich poleceń. Dziękuję. Aniaka, bardzo się cieszę. Czy można używać olejku SPR Top Palis do zmycia makijażu, a potem Bielendy Hydrolipidium? Śmiało, Karolinko. A nie boisz się, że te mafie coś ci zrobią? Mam to w dupie i głęboko w poważaniu. Oni sobie mogą zrobić.
Leganza, ja też dziękuję. Czy twoje kosmetyki będą dostępne cenowo? Szczerze, tak. Moje kosmetyki nie będą zdzierstwem jak Basic Lab, oszukańczy. Ja mieszkam w Skandynawii, Garnier i L'Oreal jest w każdym spożywczym markecie, no bo to gówno gdzieś trzeba upchać. Fajnie mieć takiego brata. Gosia, zostań moją siostrą. Nie no, żartuję. Kacper, jeżeli po zastosowaniu kwasu czy też retinolu pojawia się wysyp, to jest w zupełności normalne. Najgorsze, co może zrobić, to przerwać kurację. Slogan, jesteś tego warta. Dokładnie, Oliver, o tym mówiłem. Kacper, jakiś patent na rozmarowywanie balsamu majrowego? Tak, rozgrzewać w palcach albo w dłoniach i dopiero delikatnie wklepywać. Dzięki tobie zaczęłam stosować chronę H-Serum i kremy są cudne. Już widzę różnicę na mojej skórze. Jesteś wielki, fajnie, bardzo się cieszę. Używałem kiedyś La Roche-Posay, tego żelu punktowego na wypryski, w ogóle nie działał. Co więcej, wywoływał kolejne stany zapalne. Myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Nie, to nie z tobą jest nie tak. To z tym ścierwem było nie tak. Naprawdę. Kacperku, dziękuję z całego serduszka za odpowiedź, proszę. Bilenda Chrona H można używać na dzień pod SPF 50? Śmiało. Dzień dobry, Kacperku, Rumianek, Tymianek. Hej, serduszko. Dziękuję ślicznie, Kacperku. Proszę, Anna Ambrosiewicz. Małgorzata, udało mi się namówić męża na świadomą pielęgnację, bo wcześniej nie stosował nic. Poczekajcie, bo mi uciekają pytania. Zgodził się pod warunkiem, że sama będę mu ją nakładać i po 5 miesiącach wreszcie pierwsze efekty. Wow, to tutaj mi się podoba ten kompromis. Najgorzej jest, że z zagranicznego TikToka zaczęło się promowanie CeraVe dla młodych osób, które chcą mieć glow up. Masakra. Używam Isana, żel do mycia twarzy, aloes i ekstrakt z ogórka. Uczucie po nim fajne, ale czy jest okej? Rievulova. Dobra, mniejsza. Nie znam jego składu, serduszko. Musiałbym sprawdzić. Piotr Fornalczyk, według mnie nie powinno być tych śmieci na rynku w drogeriach. Dokładnie. Już The Body Shop już padł na pysk. Zbankrutował. Także czekamy na kolejne bankructwa. Jaki żel do golenia dla mężczyzn polecasz? Zjaja jego. Kacperku, zawsze jesteś szczery i prawdziwy. Dziękuję, Ulcia. Proszę poleć jeszcze jakiś fajny tonik na co dzień do cery naczynkowej, Lab. No niestety tak działa psychika człowieka. Jesteśmy programowalni, oglądamy z każdej strony ładne, wyfotoshopowane kobiety, wierzymy, podążamy za obrazem tej kobiety, dajemy się naciągnąć i manipulację. Dokładnie, a później obniżenie samooceny, bo nic nie działa i nic nie robi takich photoshopowych, zajebistych efektów, jak to się widzi na Instagramach, prawda? Później to też oddziaływuje na psychikę i takie działania powinny być szkodliwe, je normalnie uznane w kodeksie karnym i surowo karane. Dziękuję. Choć w moim personalnym zdaniem to większość influencerek powinna siedzieć w kryminale, powinna się zresocjalizować, bo ich działania szkodliwe społecznie są naprawdę bardzo wysokie. Dziękuję za info, pieniądze i zdrowie zaoszczędzone. Icon, proszę. A te piosenkarki, modelki, co reklamują, co mam? Też. To jest fałsz na level hardzie. Jest dostępny także, czy to ten sam produkt? Tak, to jest ten sam produkt, kochana. Leganza. UOK. Kacper, czy masz z witaminą A, mogę stosować na noc przez cały rok? Śmiało. O jak dużo cię osób ogląda. Nieważne ile mnie ogląda, ważne, że ktoś mnie ogląda. Jaka mgiełka do utrwalania makijażu? Essence Hello Good Stuff arbuzowa bądź woda termalna jązek. Szminki Eveline szkodliwe? Tak, są szkodliwe. Z twojego polecenia używam peeling mentą, passing beerem, ale w sposobie użycia jest napisane rano i wieczorem. Bzdura, używać raz, maksymalnie 2 razy w tygodniu. A ja bardzo lubię maj z nagietkiem z Rossmana. Monika, bardzo się cieszę. Z czym używać Eveline Gold Peptides, żeby działało? Na moim kanale Mona jest combo w połączeniu z tym serum i jak najbardziej zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu. Jestem zadowolony z Twoich porad i lekcji, są bardzo pomocne. Dzięki, Piotr. Aga, jesteś szczery, uczciwy, za to Cię bardzo szanuję. Dzięki, Aguś. Chyba mnie YouTube nie lubi dzisiaj, Dominisia, czemu? Kacperku, jak często stosować Eveline Gold Peptides, żeby nie zapchał? No, on może zapchać, ale nie musi. Także to nie ma znaczenia, czy będziesz go używała raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu, on może cię zapchać. I tak, jeżeli masz do tego tendencję. Czy można używać preparatów w sprayu ze srebrem koloidalnym, a na to Bielenda Chrona? Nie, nie można i srebra koloidalnego nie stosuje się w codziennej pielęgnacji, bo ono działa przeciwzapalnie i seborregulująco, ale w przypadku jakichś tam mocnych wykwitów zapalnych i tak dalej. Więc jeżeli coś cię wysypie, zapcha, to tak, żeby walczyć antybakteryjnie z tymi zmianami, ale nie codziennie, bo twoja skóra przestanie po prostu reagować w pewnym momencie na srebro koloidalne i bakterie będą bardzo uodpornione na działanie srebra. Także nie używa się go codziennie, zdecydowanie. O czymś miałeś mówić, jeszcze powiedzieli, że to później. Już mówiłem. Widzę, Kacperku, woda termalna, Aven jest okej? Nie, Aven testuje na zwierzętach. Hej, no Kacpi, właśnie tak myślałem, że będzie, kiedy będzie live, a tu jest co słychować. Marcel, live'y są codziennie, siema, wszystko okej. Upolowałem dziś 5 opakowań ampułek i sany z peptydem, dziś robię spa. Należy dzisiaj konkretnie.
Na TikToku masowa promocja serum Nivea na przebarwienia przez influencerki. Żygać się chce na sam widok. One właśnie powinny płacić później za naprawę bariery lipidowej, za wizyty u lekarzy, za później odratowywanie skóry. One powinny z własnych kieszeni za to płacić. Polecam Wam dokument Toxic Beauty 2018. Tak, ja również go polecam. Mnie chyba najbardziej denerwuje ten szał na koreańskie kosmetyki, choć większość koreańskich kosmetyków to jest syf. Są produkty koreańskie, które są ok, ale większość... Bo tam się w Korei dąży się do efektu glass skin, ale ten efekt glass skin uzyskuje się mikroplastikami. Dermatolog przypisał kiedyś mojemu synowi Aven, dziecku Aven, teraz dzięki tobie córka na OnlyBio AZS i wszystko jest ok. Joanna, bardzo się cieszę. Próbują nam wmawiać bzdury. Przede wszystkim próbują robić wodę z mózgu ludziom, żeby dalej nabijać kasę koncernom farmaceutycznym, bo tutaj zobaczcie, ale zobaczcie jaka to jest gitara. Pójdziecie do kosmetologa, on wam poleci śmieci, które wam zaszkodzą, pójdziecie do niego na wizytę, on wam powie, no macie pogorszenie, jeszcze zrobimy 5-6 takich zabiegów, to pani pomoże. Idziecie, znowu wydajecie, różnica niewielka, to ona znowu powie, a bo trzeba 10-20 kolejnych zabiegów zrobić, następne pieniądze, a później jak już was ponaciąga, już wyciągnie te pieniądze, powie, wie pani co, tutaj już tylko dermatolog. No i idziecie do dermatologa, wydajecie znowu na leczenie, które nie jest skuteczne, bądź jest skuteczne i znowu to trwa, znowu wywalacie kasę. No właśnie. To tak działa, to jest sekta. No chyba, że ktoś jest uczciwy i wie, co poleca, ale nie ścierwo. Bo jeżeli ja widzę La Roche-Posay, Vichy, Nivea i Sesdermę, Dermaquesta, Dermomedicę i Yasumi, Bandi i tak dalej, to nie. Nie, nigdy w życiu. Slogan Vichy, zdrowie to podstawa, zacznij od skóry. To też gówno znaczy dokładnie. Tak, dokładnie. Czy krem aloesowy odżywczy mogę stosować na serum i krem potocze z Bilanda Chrona H? Możesz. Dziękuję, uzależniłam się od Twoich porad. Bardzo dziękuję, proszę. Cześć kochany, super wyglądasz. Cześć Gosia Baranowska, cześć serduszko. Ach, rozumiem, dziękuję Ci pięknie. Weronisia, proszę. Kacperku, czy mogę nałożyć pod oczy serum Revuelle Express i krem Liren odmładzający? Tak. Perfekta fenomen C, syf, do kosza. Z Twojego polecenia używam peeling mentol pas imbirem i odpowiedziałem 2 razy w tygodniu. Apis SPF 30, ścierwo, do kosza. Twoja wiedza jest oszałamiająca. Czapki z głów musiałam napisać, ściskam. Anna Brosiewicz, dziękuję kochana. Jakie srebro koloidalne polecasz? Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam marki. Udało Ci się może zerknąć na Catrice True Skin? Tak, syf. Niestety, bardzo mi przykro. Aha, posłucham ponownie live'a. Dobrze, Dominisia. Jeśli chodzi o utrwalenie makijażu, to serdecznie polecam ten puder, który Kacpi rekomendował. Jedwabny, cudowny. Makijaż wygląda pięknie cały dzień. Cieszę się, Dominisia. Pozdrawiam serdecznie, Ewa Kostecka. Ja również pozdrawiam, kochanie. Mnie rozwala, jak jedna youtuberka makijażowa opowiada, jak to ona stosuje świadomą pielęgnację i nie wygląda na swój wiek, a później reklamuje Vichy. No, hipokryzja level hard. Kochany, chyba przegapiłam odpowiedź odnośnie pasty, czy nadal polecasz te ajurwedyjskie? Beatko, odpowiadałem, że będę sprawdzał je. O standardach piękna w Korei to lepiej w ogóle nie mówić. Haha, masakra, no. Jesteś naszym beauty doktorem, dzięki. Kasia, serduszko, Apis nie polecam. Czy może Bicor to będzie sprawdzana? Kiedyś stosowałam hybrydę, aż ratowała mnie 1,5 roku. Dokładnie, no się ratuje. Co sądzisz o wstrzykiwaniu stymulatorów? Najgorsze, co można zrobić. Efekt utrzymuje się 3 dni, a kolagen jest tak rozleniwiony, że nawet nie pytaj. Liren My Master Syf, niestety nie polecam. Jak się tam czujesz w naszej sekcie, ja uwielbiam w niej być. Fantastycznie. Czy M-Way też testuje na zwierzętach? Tak, i to też jest syf. Cabo Simply Naturalne, czy niby kajunanowe, co o nich myślisz? Ja bardziej polecam Cooler Caramel. Maść benzaknę nigdy w życiu, natlenek benzoilu nie leczy trądzików, wyżera barierę lipidową, jak i również utlenia wolne rodniki. Jest przyjacielem wolnych rodników i przyspiesza starzenie się skóry. Elizabeth Arden, ścierwo, nie warte do zainteresowania. Także moje kochane serduszka, na dzisiaj kończę live'a. Już gadamy prawie, że 1,5 godziny. Dziękuję Wam serdecznie za bycie na drugim live'ie, bo tamten mi przerwali, bo goście wpadli. Także widzimy się jutro w live'ie kolejnym. Jeżeli Wam się live podoba, łapeczka w górę. W razie jakichkolwiek pytań, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Na każde pytanie Wam oczywiście odpowiadam. No to jak to na królową przystało, królową sekty, w cudzysłowie. Aha, zapomniałem Wam czegoś powiedzieć. Nie uciekajcie jeszcze, słuchajcie. Maseczki pod oczy. Są na rynku 2 takie maseczki pod oczy, promowane w płatnych współpracach.
Jest maska pod oczy, kompres Bandy i Eisenberg ze Sephory za 700 zł. Jeżeli widzicie, że ktoś je poleca, poleca je w płatnych współpracach, a są to ścierwa. Nie polecam wam tych ścierw, nie kupujcie tego, bo nie jest to warte grosza. Ta maska z Bandy ma karcerogenny poliakrylamid, mikroplastik i parafinę. Eisenberg morduje zwierzęta, tona mikroplastiku i oblepiaczy. Także jeżeli widzicie, że ktoś poleca wam te dwie maski pod oczy, uciekajcie, bo to jest płatna współpraca, szkodliwa współpraca, niebezpieczna współpraca i uciekajcie od tego. Uciekajcie i nie kupujcie tych ścierw przede wszystkim. A polecanie maseczki Eisenberg za tyle set złotych, za 800 czy tam za 600, to jest czysty snobizm i hipokryzja. Jak można płacić za taki badziew, nic nie warty tyle kasy. Także 84 minuty jesteśmy na live'ie. Także nie polecam wam tych masek, nie kupujcie tego, to są ścierwa, a safe akcesorzy tych marek to też podrabiają ładnie badania. Także nigdy im nie należy też w tych wielkich koncernach wierzyć na słowo. Także dziękuję serdecznie za dzisiaj. Kocham was bardzo. Dziękuję za uczestnictwo w drugim live. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Także jutro widzimy się w filmie, w rolkach i w kolejnych live'ach. Także buziaki wielkie. Kocham was bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiam.